Witajcie kochani w Modzie Eko Kreatywnej. I dzisiaj dalszy ciąg ostatniego hola, druga część. Zobaczycie dzisiaj kolejne zakupy trochę męskich, trochę akcesoriów i trochę vintage. Kochani, będę też przy okazji pokazywać te niektóre rzeczy na sobie i opowiadać coś na temat nowych trendów oraz no może przydadzą Wam się niektóre porady dotyczące tych nowych trendów i ogólnie stylu. Kochani, pierwsze pokażę Wam dzisiaj akcesoria, buty i torebki. Buty są z lumpeksu wszystkie, torebka również. Myślę, że wszystko jest bardzo przydatne, wszystko jest na nowy sezon, na jesień, na zimę. No i będę miała już praktycznie zaopatrzoną garderobę na cały sezon. I tak jak ostatnio mówiłam też, wszystko to jest z myślą właśnie o tych nowych trendach, ale też po prostu kupuję rzeczy piękne, uniwersalne i takie, w które warto inwestować, które będą długo służyły. Nie są drogie, ale jednak nie chcę wydawać pieniędzy na coś bezsensownego, co będzie modne tylko przez 5 minut. Dlatego powiem Wam o tym, dlaczego te rzeczy kupiłam i dlaczego warto w takie rzeczy inwestować i kupić je i dlaczego będą mi służyć wiele lat. No więc buty. Ostatnio za 10 zł kupiłam skórzane buciki. Pokażę Wam z bliska. Tak to wygląda. Naprawdę bardzo dobrej jakości skórzane buty. To jest wszystko miękka skóreczka. Buty są firmy Bronx, więc dosyć znana firma. Robią fajne buty, takie niestandardowe. Te buty są charakterystyczne, mają takie troszkę retro obcasy i przody, ale mają bardzo fajne, o, są na zameczki tutaj. Są lekko ocieplane, więc to też nie jest but na 20 stopni poniżej zera, ale tu widać, że ładnie wykończony bucik, takim pomarańczowym jakby sztucznym zamszem, tak, bo to nie jest prawdziwy zamsz, tylko taki meszek. Buciki są oryginalne, bo mają tutaj bardzo fajne takie zawijane paski z klamrami złotymi. Są jak najbardziej modne i będą bardzo fajnie wyglądały do wielu stylówek, i do spódnic, i do spodni, i do stylu lat 70. i do 80. w zasadzie, bo to są bardzo uniwersalne buty. Kochani, 10 zł to jest nic za takie buty, oczywiście, ale i tak powiem Wam, że ostatnio się bardzo zastanawiam, zanim coś kupię, bo no bo powiem Wam, że nawet 10 zł wydać zupełnie niepotrzebnie albo na coś, co się nie będzie nosiło, to nie warto, naprawdę, bo za to można jedzenie kupić albo wpłacić na ochronę zwierząt albo na leczenie dzieci, prawda? Tym bardziej uważam na takie rzeczy. W związku z tym no, zastanawiałam się, czy kupić, ale są w świetnym stanie i to jest na tyle uniwersalny krój, długość buta i styl buta, że wydaje mi się, że one zawsze będą modne. Po prostu też ja nie noszę takich butów, które są tylko w tym sezonie modne. Ja po prostu lubię klasyczne rzeczy, oczywiście nie tylko klasyczne, lubię też rzeczy w stylu artystycznym, więc wiem, że niezależnie od sezonu, od jakichś takich przemijających trendów, takie buty będę zawsze nosić. No i oczywiście warto je kupić za 10 zł, nawet warto byłoby je kupić za kilka stówek, ale na szczęście nie muszę, więc super sprawa, zobaczycie je oczywiście niedługo w stylóweczkach. Drugie buty, powiem Wam, że te buty już kupiłam bardziej pod wpływem trendów, ale nie miałam takich butów właściwie nigdy. Ja nie jestem osobą, która nosi takie hardkorowe rzeczy. Owszem, miałam kiedyś glany, jak tam byłam bardzo młoda i czasem nosiłam taki trochę punkowy, może nie punkowy, ale taki rockowy styl. No i wtedy może bardziej takie glanowate rzeczy, jakieś czarne ciuchy mnie kręciły, ale zdecydowałam się kupić te buty. Ostatnio pokazywałam je też w stylówkach, ale chcę Wam trochę więcej powiedzieć, bo teraz są trendy na takie właśnie buciki, na takich mocnych podeszwach i ogólnie takie trochę cięższe buty. Jeżeli Wam się podobają takie buty, to pamiętajcie tylko, żeby nie kupować tych przesadnych fasonów. Oczywiście młodzież może coś takiego nosić, ale generalnie młodzież kupuje buty i fasony, które są bardzo na topie, więc nawet takiej młodej bardzo osobie 15-16 lat wypada przesadzić z czymś nawet, bo, no bo to jest jakby w charakterze takiej młodości, nastoletniości. Natomiast jeżeli chcecie kupować coś, co będzie Wam służyło lata, to owszem, trendy buty, ale nie przesadzone. Takie buty możecie nosić jeszcze z 10 lat, bo są ze skóry. Zapłaciłam za nie 20 zł, jak już ostatnio mówiłam. Nówki buty, jak tu będzie widać. No i te buciki naprawdę są bardzo dobrej jakości. Właśnie w najnowszych trendach
i mają te mocne podeszwy takie, traperowe, ale to nie są takie trepy, powiedziałabym, ale to nie są takie ekstremalne, te wielkie, ciężkie buty, które mają tam 10 cm tego trepa pod spodem, tej podeszwy. No bo takie buty będą jeden sezon modne, potem nikt tego nie ruszy, bo w następnym sezonie projektanci uznają, że to jest wieśniactwo. I tak samo my. Więc coś takiego, owszem, jak najbardziej, długo się na pewno sprawdzi. To jest moja porada dotycząca przyszłościowego kupowania butów. Jeżeli to by były takie wyższe buty, nawet za te dwie dyszki bym pewnie ich nie kupiła, bo już nie kupuję rzeczy na jeden sezon. Po prostu jest mi szkoda i planety, nawet jeżeli to kupuję w lumpeksie, to po prostu szkoda mi tego wyrzucać w następnym sezonie. No i to tyle. Aha, no i oczywiście chcę Wam pokazać z bliska, bo te buty mają przepiękne detale. Tu są takie dziureczki i to są typowe loafers takie, czyli loafersy, buty w stylu angielskim takie. Bardzo klasyczny krój, właśnie z takimi tutaj sprzączkami z boku zapinane. Bardzo twarde buty, ale bardzo dobre są na mnie, akurat do mojej stopy one pasują, więc ze skarpetkami myślę nie będzie żadnego problemu lub z rajstopami. Ostatnio właśnie pokazywałam kolekcję Chloe i też w wielu innych kolekcjach nowych widziałam właśnie tego typu, dokładnie tego typu buty z tymi sprzączkami tutaj na modelkach, na wielkich wybiegach, także super. Kochani, następna rzecz to torebka i to już jest torebka w takim trochę etno stylu, ale jest przepiękna. Zapłaciłam za nią tylko 6 zł, byłam w szoku, naprawdę. Ona jest z jakiejś skandynawskiej firmy takiej niszowej, ale bardzo dobrej jakości. To jest jakby takie trochę dywanowe, czy jak to powiedzieć, torebka z takiego materiału, zobaczcie z bliska, jakby tkanego. Bardzo mi się spodobała kolorystyka. Wiecie, że w tym sezonie będzie bardzo, bardzo duży szał na brązy, takie ziemiste odcienie. Ja nie lubię za bardzo siebie w takich kolorach, ale dodatki owszem, jeżeli będę mieć na przykład neutralny strój i do tego taki brązowy dodatek, pasek czy jakieś buty, to jak najbardziej będzie to świetnie wyglądało, no i bardzo modnie. I w ogóle w takim stylu boho ostatnio też widziałam w kolekcji Etro nowej właśnie bardzo podobną torebkę, taką w stylu etnicznym, też właśnie z takiego materiału, troszkę inny wzór, ale właśnie bardzo, bardzo pięknie to wygląda i jak się to wypcha, bo to jest teraz puste, to wygląda elegancko i to jest ze skóry ta część. Troszkę taka jakby wypłowiała jest ta torebka, ale przy takim stylu torebki to mi się podoba, że to jest troszkę takie stonowane, że to nie jest takie jaskrawe i nowe. Fajnie to wygląda według mnie i mieści A4, więc nawet mogę z tym chodzić do szkoły. Nawet można sobie to zawiesić na ramieniu, chociaż na kłódkę pewnie już nie wejdzie, ale i tak super rzecz. Bardzo piękny wzór według mnie, ten bażant jest przesuper i będzie pasował też do tego stylu konnego, że tak powiem, bo to troszkę tak nawiązuje stylowo te skórzane elementy. Także super rzecz, bardzo tania i na pewno będzie używana. No i teraz pokażę Wam koszule męskie. Bardzo fajne koszule kupiłam, znaczy nie tylko męskie nawet. Dla kolegi mojego, który jest naprawdę bardzo wysoki i ciężko mu kupić czasem ubrania na wymiar, na swój wymiar, prosił mnie, że gdybym widziała coś fajnego na niego, to żebym kupiła. No i właśnie znalazłam dla niego takie zlecenie małe. Przepiękną lnianą koszulę, zobaczcie, to jest Boss Orange, więc mega firmowa koszula z takiego cieńkiego białego lnu, w ogóle nie spłowiała, nie pożółkła. Bardzo ładnie zrobiona, pięknie uszyta koszula. Jeszcze tu ma takie guziczki do podwijania i przypinania sobie rękawków. Naprawdę, i zobaczcie, jakie to jest faktycznie długie. No te rękawy to, ja nie wiem, bardzo, bardzo długie. Na długie ręce, na wysokiego człowieka, dokładnie takiego jak mój kolega. Jestem zadowolona, bo wydaje mi się, że ta koszula jest w idealnym stanie. Bardzo ładna, naprawdę. Bardzo ładna i bardzo dobrej jakości przede wszystkim. Na lato, ale przecież znowu lato przyjdzie za rok, prawda? Także jestem dumna, że to znalazłam. Koszula kosztowała 25 zł, więc nie bardzo tanio, no ale firmówka, prawda? Ta koszula jest dla mnie znowuż. Pokażę się Wam w niej. To jest koszulka z lnem, bawełna z lnem.
przepiękny materiał, taki mięsisty. Właśnie ostatnio powiem Wam, że polowałam na klasyczną białą koszulę. Udało mi się kupić nieklasyczną kremową koszulę, ale już to nawet mnie zadowoliło. Okazało się, że nie mam w szafie ani jednej białej koszuli z kołnierzykiem, a potrzebowałam do stylówek. No i szukałam takiej koszuli, przyznam. I ta koszula kosztowała 5 zł, więc naprawdę super zakup. Jak za taki materiał, bardzo ładne guziki. To jest taki klasyczny krój, do spodni, do spódnicy i do środka może być, i luźno może być, jako taka bluza na wierzch. Także będzie super i myślę, że jedna co najmniej taka koszula mi się przyda. Ja nie jestem fanką takich luźnych koszul ogólnie, chyba że właśnie w formie bluzy na wierzch. Więc do tej pory nie miałam jakoś potrzeby takiej silnej kupowania tych koszul, ale stwierdziłam, że jednak do różnych takich podstawowych stylizacji i w ogóle do noszenia nawet do pracy jednak taka jedna, chociaż biała koszula, jasna koszula się przyda. Więc pewnie też ją zobaczycie w stylówkach, bo dużo akurat w tym roku jest białych koszul w różnych wersjach. Koszule męskie dalej. Dla Wiktora kupiłam dwie koszule. On ma bardzo dużo koszul, a ja też bardzo go lubię w koszulach, więc chętnie kupuję. Tym bardziej za złotówkę, za 2 złote, za 3 złote, tak jak te koszule. Znowu lniana koszula, przepiękna w kolorze naturalnego lnu. I to jest koszula jakaś włoska, bluzalina. Taka slim fit koszula, tak? Bardzo, bardzo ładny kolor i świetny materiał, wygląda bardzo twarzowo. Kosztowała też właśnie chyba 2 zł, także tak, dokładnie 2 zł za nią zapłaciłam. I kolejna koszula, znowu firmowa, Polo by Ralph Lauren. Niby L-ka, ale wąska, też taka właśnie dopasowany krój. I to jest bardzo modny wzór w tym roku. Kratka. Kochani, kratka jest absolutnym topem, na którą byście nie weszli kolekcję wszystkich światowych domów mody, to kratę pogania ogólnie. W różnych wersjach i Pepitka, Maxi Mini, krata angielska, stonowane kraty, kraty właśnie szkockie, duże, małe, no wszystkie kolory. Także krata jest chyba tutaj głównym motywem tego sezonu. No i właśnie taka typowa szkocka kratka. Bawełna, bardzo cieniutka, bardzo przyjemna koszula. No i bardzo dobrej jakości za kilka złotych. Ta-da! Takie zakupy lubię właśnie, słuchajcie, żeby to kosztowało mało, a żeby to była super jakość, którą przez lata można nosić. Kolejna rzecz to sweter. I znowu szukałam swetra do stylówek i w ogóle takiego uniwersalnego sweterka, który by mógł służyć do spodni i cienkiego swetra. Powiem Wam, szukałam cienkiego swetra, bo to jest beż. No i jak wiecie, ja nie jestem fanką beżu ogólnie. W tym roku jest szał na beż, brąz i takie rzeczy, ale ja to oczywiście będę nosić do czegoś jasnego pod szyją. Nie tak sam beż, bo to mało kto wygląda dobrze w takim beżu bezpośrednio przy skórze, szczególnie, że w zimie jesteśmy bladzi i raczej zazwyczaj nieopaleni. To jest bardzo fajny sweter z wełną, bawełna z wełną i dodatkiem jakiegoś tam troszeczkę sztucznego, ale to jest tak znowu jakieś 10% sztucznego, reszta naturalne włókna. Sweterek jest bardzo cienki i taki lejący. Prześliczna dzianina, naprawdę. I on jest o tyle fajny, że jest cienki. Można go wsadzić do spódnicy, można go wsadzić do spodni takich luźniejszych, spiąć właśnie paskiem czy pasem. Wygląda bardzo fajnie i właśnie jest lekko luźny, ale jest taki spływający, co sprawia, że fajnie wygląda. Nie będę się Wam teraz pokazywać, bo ten sweter wygląda fajnie w stylówce, nie tak założony po prostu na siebie, więc niedługo już zobaczycie go właśnie w stylóweczkach. Bardzo fajny detal ma ten sweter, natomiast pokażę Wam, zobaczcie, te rękawki, co również bardzo jest lansowane w tym sezonie, że rękawy, tak jakby mankiety koszulowe, wychodzą z ubrania. Ten sweterek ma już przyszyte takie właśnie mankieciki, plisowane w dodatku i jeszcze z taką tutaj czarną kokardką, jeszcze to jest niewyprasowane, bo dopiero wyprałam ten sweter, o, i naprawdę wygląda to przeuroczo. Bardzo mi się podoba ten detal, jest bardzo oryginalny i stylowy. Super to wygląda, powiem Wam, do czarnego paska, na przykład do spodni beżowych. Przepiękna stylówka, którą niedługo zobaczycie. Sweterek kosztował dyszkę, tak, ten sweterek kosztował dyszkę. No ale tak jak ostatnio mówiłam właśnie, sprzedaję ostatnio rzeczy na Vinted i za te pieniądze kupuję nowe ciuchy, które będę nosić i wiem, że będę długo nosić, więc myślę, że jest to sam zysk.
Teraz bardzo modny trend, kochani. Teraz wrzesień, październik to są takie miesiące, w których temperatury się wahają. No i często jest tak, że gdzieś idziemy i jest zła pogoda, jest bardzo wilgotno, jeszcze nie działa ogrzewanie i to jest przykre. Ja mam często takie sytuacje, czy w szkole, czy w innych miejscach, więc super nowy trend na takie narzutki. Czy kocowe, czy takie w stylu właśnie poncza, czy w stylu pelerynek są bardzo modne. Poncza, kocyki do przykrywania się. Kupiłam sobie za złotówkę dosłownie taką oto narzutkę z takim jakby golfikiem. Bardzo dobrej firmy, Pieces, i to jest 100% wiskoza. Przydatna rzecz, można to zamotać jako szal, można to użyć właśnie jako takie poncho, narzutkę. Pokażę Wam, jak to wygląda. Bardzo fajny kolor, który będzie ożywiał, jeżeli będę mieć taką właśnie burą stylizację, dajmy na to z takim swetrem beżowym albo jakieś czarne, to będzie świetnie wyglądało. Można właśnie sobie to tak zarzucić, jeżeli jest nam zimno. Wygląda super, można to dowolnie udrapować, można sobie to też w formie takiego szala zamotać, jeżeli jest nam za ciepło na taką narzutkę, albo po prostu jest nam zimno w szyję. O, możemy sobie z tego uformować szal, na przykład w taki sposób, i po prostu mieć to jako szalik do płaszcza w bardzo fajnym, takim ożywiającym czerwonym kolorze. Uważam, że super uniwersalna rzecz. No i ten szal można też różnie drapować, można sobie go tu zwiesić, tutaj tak artystycznie jakoś upiąć, z przodu dać taki dłuższy element na przykład, albo po prostu bardzo ciasno zamotać, żeby było nam ciepło. Bardzo uniwersalna, fajna rzecz, uważam, że za złotówkę, z super materiału, piękny kolor, jak najbardziej super na jesień. Polecam Wam takie właśnie rzeczy, bo to się przydaje, można to nawet zamotać na torebce czy przewiesić dla koloru i macie coś na wszelki wypadek, na taką wstrętną jesienną pluchę. Okej, no i już prawie jest koniec. Ostatnia rzecz to płaszcz. Znowu kupiłam przepiękny płaszcz, kochani. To jest znowu firma Wallis, rozmiar 12, więc spory płaszcz. Ja noszę 8, nawet kiedyś 6 nosiłam. Piękny płaszcz z wełny. Tutaj jeszcze jest cena 47 zł. Kupiłam go w lumpeksie. Przepiękny krój i ta wełna jest taka też właśnie gładka, taka żorżeta jakby to jest. Nie ma paska ten płaszcz, ale ja i tak bym pewnie nosiła go z zupełnie innym paskiem, więc to jakoś bardzo mnie nie martwi. Zapłaciłam za niego 40 zł, bo wytargowałam troszkę cenę z powodu tego, że tutaj jest troszkę naderwana podszewka. Oczywiście ja sobie to sama zszyję, bo to nie jest żaden problem, jak się umie szyć. No i pokażę Wam go, bo ma bardzo piękny krój, naprawdę. Jest bardzo ciężki też. To jest naprawdę taki mięsisty płaszcz na jesień i taką nie za ciepłą zimę, nie za zimną zimę. Bardzo stylowy płaszcz, który można, bardzo długi, zobaczcie, który można nosić właśnie tak na luzie, jako taką pelerynę jakby. Albo właśnie można go zapiąć i to się też bardzo fajnie zapina, bo można go zapiąć aż od góry do dołu jakby i na przykład właśnie z bardzo jakimś fajnym, ciekawym pasem, czy też po prostu z takim zwykłym, najzwyklejszym czarnym paskiem nie rzucającym się w oczy zapiąć i naprawdę jest bardzo, bardzo super krój, taki klasyczny, trenczowy, do wszystkiego pasuje i bardzo modny w tym sezonie. To jest naprawdę topowy ciuch, za który w sklepie trzeba by takiej jakości zapłacić grubo ponad 1000 zł, więc no jestem zachwycona i to jest też bardzo dobra marka, vintage i przepiękny, niezniszczony materiał, co więcej trzeba. No bardzo jestem zadowolona i 40 zł za taki ciuch to jest naprawdę jak za darmo. Nawet najtańszej chińskiej kurtki nie kupicie za tą cenę. Tadam! Oczywiście ten płaszcz też będzie w stylówkach, także czekajcie na następne programy. Także jak widzicie, kupiłam same takie przydatne rzeczy, rzeczy uniwersalne, dobrej jakości, które będą długo u mnie w szafie.
Odświeżyłam swoją zimowo-jesienną garderobę ostatnio w dużym stopniu. Pozbyłam się też rzeczy i polecam Wam takie zakupy. Zastanawiajcie się dobrze, co chcecie, co będziecie długo nosić. Chyba że coś naprawdę kosztuje złotówkę i chcecie sobie zaszaleć, to trzeba to zrobić. Zapraszam Was na następne programy ze stylówkami. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Cześć! Aha, dziękuję za wszystkie polubienia. I proszę, jeżeli oglądacie mój program i podoba się Wam, zasubskrybujcie kanał i wciśnijcie dzwoneczek. Cześć!